4.3 przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej zarządu za rok 2012 zgodnie z projektem ze statutem zarząd jest zobowiązany przedstawić Państwu radnym do 30 marca roku następnego roku, w który się zakończył i sprawozdanie. Takie sprawozdanie zostało przedstawione Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy, która ta komisja przygotowała stosowny projekt uchwały i oddaję głos panu przewodniczącemu Jaworskiemu. Dziękuję. Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. A samo sprawozdanie polecam Państwu, ja to ratuję na dzisiejszej rzeczy, bo jest to czytać i to są bardzo ważne informacje, które dotyczą praktycznie całej Rady Dzielnicy. Mamy tu wyszczególnione wszystkie 90 projektów uchwał. No jest co oglądać i możemy się cieszyć chyba z takiej pracy. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu tej uchwały? Bardzo proszę o zgłaszanie się. Nie widzę. W związku z tym uważam, że sprawę rozstrzygnięto do głosowania i w tym momencie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Będę liczył, kto jest przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Dziękuję Państwu bardzo. Przystępujemy do punktu.